Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Rok. O, tak zawsze, zawsze do mnie tak mówisz? No kurde. Nie wiem, jak do ciebie zawsze mówię? Nie mam pojęcia. Remku. Ma, re, re, nie, tak nie mówię. błagam, zlituj się, proszę Państwa, mów, ja lubię Remka. Mów do mnie Mario od dzisiaj. Niewiele czasu minęło, w zasadzie, od naszego ostatniego spotkania. Zawsze, zawsze jak, jak pytam, co się wydarzyło, to w weekend zazwyczaj coś się dzieje, takiego wartego opowieści. Ale kto wie, zobaczymy. Czy, czy by jakieś super fajne rzeczy Cię, cię, cię spotkały w tym, w tym tygodniu, upływającym błyskawicznie? Mnóstwo. No nie opowiadaj Naprawdę, naprawdę. naprawdę. Nie ma tu ironii, nic, nie a, nic. Ma, co, nie ma. Nic. Pierwsza rzecz, ogłoszenie parafialne, proszę Państwa. Okay. Przypominam, że istnieje. E, Nasz, bo chociaż to jest społecznościowy serwer Discord. I A, link macie oczywiście w opisie. Zapraszam po tej, jak ostatnio wspominałem, to dużo osób napłynęło i takie się bardzo ciekawe rozmowy tam toczą, więc tak, zapraszam. Super. Tak. tak, tak, spieszcie się proszę Państwa, bo Microsoft zamierza wykupić Discorda za 10 grubych baniek i nie wiadomo, co, w którą stronę to pójdzie. No, to może będzie może. Xbox komunikator. Niedługo. No. Ale też z drugiej ja by strony ostrzegam. To ciekawe, powiem ci. ciekawe by było. Tak, tak, to jest, to jest, to jest ciekawa rzecz. Jak, jakby się wydarzyła, to pewnie będziemy o tym rozmawiali. Ale musicie Państwo brać pod uwagę, że, że też jesteście jak to dziecko z kąpielą, będziecie sprzedawani jako pakiet dla Microsoftu, nie? więc każda obecność na Discordzie. Ale to no, gruba zobaczmy. kasa zresztą, żeśmy ostatnio o gdzie mówili, za 6 miliardów, a tu za 10 miliardów Discord. I, I skończy, sądziłem, że... skończy się rumakowanie na Discordzie, cenzura, bany, wszystko po prostu. Jak będzie, jak, tak samo jak na Facebooku czy tam gdzieś indziej, więc no, tyle, ja ciekawie, tyle tego ci... dobrego będzie. Ciekawe, ja nie sądziłem, że Discord jest wart aż tyle, że Microsoft jest, jest, jest gotów wyłożyć taką grubą kasę. No, wydaje mi się, że to jest e, takie po Facebooku chyba drugie miejsce. W są, jestem, ja wiesz, ja tak... Znaczy, nie korzystam nie, wicząc, z... Mówię o takich bardziej rzeczach Społecznościowych, dyskusyjnych. Gdzie mhm. jakieś forum, coś tam, no to jest Facebook, gdzie są te grupy, no i potem jest Discord. No to, jest, to, to jest ciekawostka. Ja, ja tak sam cały czas korzystam z MeSpeaka-trudno się uwolnić od tych starych przyzwyczajeń, ale wiem, że to Discordowe środowisko bardzo się mocno rozwija. I czasami gdzieś tam, nawet pod jakimiś filmami, nawet moimi starymi, dotyczącymi jakiejś gry, pojawiają się nowe głosy, że mamy Discorda związanego z tą grą, wpadajcie, i tak sobie myślę, cholera. Mhm. Jakby zmieniła się ludzka postawa, kiedyś odzywanie się w internecie nie było taką rzeczą prostą. Pisać to nam przychodziło łatwo, bo trochę jesteśmy emocjonalnie oddzieleni od pisania i to jest łatwiejsze, natomiast głos udzielanie się głosowo z ludźmi, których, których się nie zna, wydawało mi się, że jest trudniejsze, że jest wyższy próg wejścia, ale może się też pokolenie zmieniło i teraz ludziom jest jednak może, łatwo wiesz, rozmawiać. Może... Przez pandemię mamy większą potęgę tak. się odzywać. Może tak, proszę Państwa, tak jest. To, to jest. to jest w ogóle jeszcze inna filozoficzna dyskusja na temat tego, jak bardzo historia zatacza koło, jeżeli chodzi o ludzkie potrzeby. Że z jednej strony, kiedy pojawił się internet, mogliśmy mieć takie przypuszczenie, że teraz oto nastąpił czas, że relacje ludzkie umierają, zamierają, nikt z nikim nie rozmawia, nikt nikogo nie widzi, tylko siedzą i klepią w te klawiatury. I powoli się zaczyna to zmieniać. Ja mamy już. <laughs> niedługo będziemy się pewnie Oglądali tak podczas jakichś takich relacji. Może na Facebooku będzie można patrzeć na bieżąco, jak facet dzieli się swoją opowieścią na, na tym, na social mediach i on wtedy będzie kulturalniejszy, dużo i milszy i rozważniejszy podczas wypowiedzi. Chyba nie. nie To trochę sobie zamarzyłem, ja. <laughs> zrobiłem sobie przerwę w montażu. O, um, to ci dobrze na pewno zrobiło. Kilka dni, ale to tak ani nie mogę odpocząć jakoś i tak yy, grałem sobie trochę, od, odpaliłem sobie Hearthstone'a, ten tryb taki automatyczny, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Kar yy... Karczmasz masz Bob, losuje ci karty. A, i to tak, sobie tak dobieraz. jest. Bardzo dobry jest, no. tak, no, fajny ten tryb jest, bo za każdym razem masz yy, in. in Inaczej, jak i, i nie, nie masz Deka, tylko to jest losowane, jakby ty sobie wybierasz tam z pięciu czy z iluś. Kart. Mówisz o tym autobattlerze, tak? Tak, o tak, tym, tak, o tym, tak, ten, tak, tak. No tak. właśnie tak, tak. Coś tam próbowałem na początku, ale, chciałbym, nie, nie. Tak, ale chciałbym powiedzieć, że kartmasz Bob jest oszustem i, yy, i zgadzam się akurat tutaj z Wąziem, że należy coś z tym zrobić. No to musisz, musisz uważać, bo ja to jakby dostrzegam taki syndrom u ciebie. Och, moja żona, co się to za, za chwilę kochanie nagrywamy, teraz nie mogę. Już 10 minut maksymalnie. No, no, <laughs> co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, syndrom. że. No właśnie, że, że ja, ja też, też mu uległem. Ja, ja miałem taki czas, że nie grałem za dużo w gry, bo czekałem na jakieś super fajne tytuły, wtedy przy nich siedziałem, ale Cyberpunk wzbudził we mnie tą silną taką potrzebę. O Cyberpunku będziemy dzisiaj rozmawiali, ale siedzenia przy grze 12 godzin na dobę, nie mogę się oderwać, nie? I zau zauważam ten syndrom właśnie u Ciebie, że, że kupiłeś sobie Nintendo Switch'a, przyzwyczaiłeś się do tego, że teraz więcej grywasz. I ta potrzeba grania zaczyna wychodzić już poza Switcha. Tak jak moja potrzeba grania wyszła po, po, poza Cyberpunka i zacząłem sięgać po gry, których unikałem wcześniej I, i więcej czasu teraz spędzam przy graniu. Więc być może tak wcale nie potrzebowałeś przerwy od montażu, tylko masz silną potrzebę, żeby pograć i żeś sobie przerwę wymyślił. Nie, potrzebowałem. <laughs> Czyli nie syndrom, proszę Zdecydowanie. państwa. Zdecydowanie nie, myślę, że tak nie. Znaczy ja wiesz, no, nawet jak montuję... Siedzę i, i montuję codziennie, to i tak znajdę sobie y, tę godzinkę czy dwie, żeby sobie z Kminkiem czy z kartonem zagrać w PUBG. A, no, to, to, to tak, tak. To, to, to zdrowo sobie z kolegami pograć w grę. Tak. tak. Ale gramy teraz rankingi i jestem najlepszy. Ehm, w Polsce? <laughs> nie, przecież na <laughs> <rada z> trzech. <laughs> Więc y, ale nie. Ten, ja w ogóle kiedyś dużo grywałem w Hearthstone'a. Mm -hmm. Więc y, podoba mi się ta karcie. a ten tryb jest fajny, bo nie, mu, wiesz, mnie odrzucił Hearthstone w pewnym momencie, kiedy się okazało, że masz y, nie wiem tam ileś naście deków i wszyscy mm -hmm. grają tymi samymi dekami. O tak, tak, tak. No boss, i to już no tak, tak mnie, tak. wiesz, tak poczułem, że nagle, że jak nie gram tak jak wszyscy, to mm -hmm. przegrywam, aut z automatu praktycznie zawsze. A hmm. tutaj jest już tak, że rzeczywiście ta losowość jest um, bardzo dużą atrakcją. Tak, to, to się zgadzam z tobą. To jest dokładnie ten sam powód, dla którego ja zrezygnowałem z Hearthstone'a. Też miałem takie poczucie, że nieważne na jakiej randze grasz, to wszyscy mają dokładnie te same deki. I to, to było takie nużące mocno. Natomiast ja bardzo lubię ten tryb przygody, czyli taki z, z, z komputerowym przeciwnikiem, gdzie są bardzo różne f, formy zabawy w tą karciankę i one sprawiają mi dużo frajdy. Zdaje się, że w kwietniu ma się pojawić dodatek taki, też związany z, z przygodą dla, dla pojedynczego gracza. To się chyba nazywało najemnicy w polskiej wersji językowej. Więc też sobie sięgnę i jeszcze pewnie w to w pogram. Mam nadzieję, że z przyjemnością. To tak. To tak. A co u Ciebie? To, no, już opowiadam Ci. Właśnie teraz jak moja żona się tutaj pojawiła, to trochę się zaniepokoiłem, bo kupiłem sobie wreszcie odkurzacz Dysona. To jest taki odkurzacz, który mi polecałeś. Ręczny czy autonomiczny? Ręczny, ręczny. A, ręczny, tak. ręczny. Jak? No wiesz co, to dużo, dużo rzeczy się niepokojących wydarzyły. Właśnie wydarzyło, moja żona teraz podeszła, to myślę sobie, Boże, a jak się zepsuł, bo dzisiaj akurat przyszedł, nie? i ona, moja żona, taki ma zaniepokojony wyraz twarzy, tutaj myślę sobie. Kurde, to byłoby straszne, dlatego żeśmy trochę mieliśmy przejść z tym, z tym odkurzaczem, zaraz o tym opowiem. Ale liczę tak, że moja żona nie wie, jak otworzyć i opróżnić napełniony odkurzacz, i dlatego przyszła, żeby poprosić o pomoc. Ale będzie musiała poczekać, bo to przecież nie pozostawię Państwa z niedopowiedzianą historią. Ale żeśmy, kupiliśmy sobie, na, kupiłem ten odkurzacz na stronie Dyson.pl, to jest, to jest oficjalna strona dystrybutora, i tam jest totalny z, z, z brak kontaktu z kimkolwiek. Nawet o tym nie myślałem, ale kiedy po tych nie przyszedł żaden odkurzacz, nie przyszła żadna informacja, a odniesienia do paczki, jak był ten odkurzacz przesyłany, prowadziły mnie do jakiejś w ogóle nieistniejącej rzeczy. Nie? I napisałem nawet do UPS, bo nie mogłem się do Dysona zgłosić. Oni mi odpisali, że ten numer paczki w ogóle nie jest charakterystyczny dla, dla, dla numerów, jakie oni nadają, więc ktoś chyba pana zrobił w konia. I, I mówię, dobra, zajrzę, zajrzę na, do internetu, jak się ludzie wypowiadają na temat. Tego sklepu. Łopanie, tak nikt negatywnych ocen to nie widziałem już nig nigdzie. Nigdy. Czyli rozumiem, że to nie jest reklama. Nie, nie, to jest przerazi, ale jakby no, odkurzacz przyszedł po dwóch tygodniach, e, więc jak, jak dzisiaj przyszedł. To byłem w szoku, że przyszedł. Znaczy, moja żona już uważała, że dałem ciała totalnie i, i przeprowadziłem transakcję nieudaną, bo zapłaciłem z góry i już nigdy nie zobaczymy tego odkurzacza. Ani I nie ma nawet co pisać o zwrot ani... kasy. I to jest koniec. W ogóle się nie nadajesz do funkcjonowania, żona mi strasznie dała po uszach. Ona nie jest taka, że widzi, że mnie ktoś w konia zrobił, że pociążył. tak, rumiczku, tak, wiem, że chciałeś dobrze, wiem. Nie, ona nie należy do takich. Po prostu Bardzo jeździła dobrze. po mnie przez, przez dwa dobrze. tygodnie. Szanuję twoją żonę. No, a teraz się boję, że coś się zepsuło i wiesz. I, i, no, ale dobra, no, no więc, ale odkurzacz zdaje się być spełnieniem marzeń. Zresztą, jak kupiłem, ale sobie, ale kupiłem, ale myślę, to jest takie, wie, ale kupiłem na przykład żonie na rocznicę odkurzania. Nie, nie, nie. nie, nie. No ja, jak, jak żeś mi opowiedział w ogóle o tym takim odkurzaniu bezprzewodowym, to się tak strasznie się zajawiłem na to rok temu i tak trzymałem to w świadomości. Mówiłem że nie wiesz, no przy fajnie by było kupić, dobrze byłoby kupić. Ale ona mówiła tak, nie, nie do końca. Ale jakieś tam trzy tygodnie temu powiedziała, no kupisz wreszcie ten odkurzacz, ile mam o nim słuchać, nie? Więc cokolwiek bym nie zrobił, dostaję okrzan. To jest tak cudownie u mnie w domu. Jestem zawsze na baczność. Ale to jest okej. Okay. Ja, to, ja, to, ja, to, ja, to, ja to lubię. Moja żona, jakiś tak taka surowa i dyscyplinująca nie, nie mówię tego to nie jest śmiech przez łzy czy coś no więc mam nadzieję że wszystko pójdzie dobrze Mrowniej, mrowniej dwa razy jak no jest ale ale na, na, Facebookach, na Facebookach też się ludzie wypowiadają bardzo pozytywnie na temat o tego tych odkurzaczy no. panie ja jestem baronem odkurzaczy to jest moje jesteś baronem odkurzaczy i hrabią pizzy nie naprawdę, jakby Dyson to jest. To jest filozofia, nie to jest, to jest iPhone wśród odkurzaczy. Tak, tak, tak. Już niektórzy mówią. I w, już w ogóle na... dla mnie dla mnie mistrzostwo świata jest to, że, że jak masz autonomiczny taki hmm. odkurzacz, ja mam taki taniutki jakiś sprzed 4 czy 5 lat, cały czas jeździ sprawdza tam 500 zł za niego dałem. To. One się super uzupełniają, z taki autonomiczny, z takim ręcznym. No, mhm. no, ten, ja no, szanuję tego Dysona. Dysona mam. Kupiłem w tym razem z mikrofonem w ogóle. tym. E... Totalnie niezwiązany zakupy. 5 albo 6 lat mam tego Dysona mhm. mojego. On kosztował chyba 1400 zł. Mhm. E... Pierwszy raz chyba się pojawiały w Polsce wtedy, jakoś tak w oficjalnej dystrybucji. I tylko mu wymieniłem rok temu baterię. Bo rzeczywiście bateria już już, już siadła i cały A, czas. w się chodzi, ten akumulatorek, tak? Tak, tak, tak. I jeszcze no, miałem oryginalny, żeby czasie, no. żeby był i, i stwierdziłem, że okej, okay, to jest jakby chcę, żeby to dobrze działało. No, no, du dużo ludzi bardzo sobie chwali, to, to zdaje się być wygodne. Ja się zastanawiam, czy właśnie Dyson to nie jest trochę, jak patrzysz na ceny, nie, odkurzasz za 1500 zł. To nie taki, że sam jeździ sprząta i, i, i wszystko mhm. sam robi, tylko jednak ręczny, czy to nie jest, to nie jest czasem taki produkt, Ala e, ten, jak to się nazywa, Thermomix, nie? A, tak, tak. Że, tak, tak, ta, tak, że tam tak. ludzie, kurze za 1500 zł oszaleliście, pogieł! No, ja to oczywiście rozumiem. Pewnie też miałbym takie myślenie, gdyby nie to, że no mam go i jestem bardzo zadowolony. Termomiksa też mam, jestem bardzo zadowolony. Tak, tak, <laughs> jest, 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 to jest masakra, to jest masakra. Rogi Borys, tele zakupy mango. No, jakby. <laughs> Nie, ale jest coś takiego, że, że są czasami takie produkty, gdzie nazwa marki staje się, staje się częścią świadomości jakby odbiorców. Że jak się mówi Dyson, to wiesz o co chodzi. Nie? Tak samo jak się mówi Thermomix, albo jak kiedyś się mówiło Adidasy. Nie? Że to trochę prze, prze, przejmuje cały segment rynku. I to w ogóle wygląda jak totalny science fiction. Jak ja to odpakowałem z paczki, to pomyślałem, Kurde, no wreszcie, wreszcie Jetsonowie są, tylko to, bo to wygląda jak jetpack z, z, tego, z tego filmu animowanego. Co prawda, nie polatasz na tym, ale prawie że. Prawie, że więc jestem. Jakby wizualnie jestem zachwycony, ale to trzeba by pewnie trochę a odkurzać, i polecam więc... w kuchni do ściany przyczepić. A. Tak? Ja tak mam. Tak, bo zdecydowanie u mnie kuchnia jest najczęściej, najczęściej używam tam odkurzacza. A, no to, to faktycznie w kuchni stoi, to więc mamy najwyraźniej. Tylko podobne tam jest pomysły. ten uchwyt, nie wiem sobie. Mhm. No, można go do ściany zamontować mhm. też swoją drogą. Polecam, polecam to jakby fajna fajne. No, no. Roz... Dzisiaj dyskutowaliśmy z żoną, bo nie chciało mi się wiercić w ścianie, a moja żona powiedziała, a nie wiadomo, gdzie będzie bardziej potrzebne, to na razie jeszcze mhm. sprawdźmy sobie. No gdzie. tak, lepiej sprawdzić, zdecydowanie. Zdecydowanie. Widzisz, jaką ty masz mądrą żonę, a tak narzekasz na nią. no. Co? Ja już po prostu, jak masz tak mądrą żonę What? i ona na ciebie tak jedzie, to znaczy, a? że ma powody, a ty nam pewnie o tym nie mówisz. Nie, 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 na pewno ja jestem przesadzony. Co ja... znowu? Nie, no właśnie, Prz, nie... no przyznaj się przy wszystkich. Cholera. Nie wiem, może to są jakieś kwestie intymne. Nie chcę o tym rozmawiać. <laughs> nie, nie wydaje mi się, żebym jakoś nawalił strasznie ostatnio. No, ja tak miałem. Mój tato, jak byłem mały, to mnie dyscyplinował, a teraz mnie dyscyplinuje żona. Czujesz jak w domu, wiesz? To jest taki Co najważniejsze. To najważniejsze, że w piwnicy czujesz się jak w domu. <laughs> Że to jest taki jakby wyznacznik mo moich relacji małżeńskich, że ja tu w piwnicy. No, jakby wyszło, że... nie, nie chciałem tego nigdy mówić, ale jak już samo wyszło, Ja no w szafie tej no. piwnicy, jakby wszystko. wszystko Okej, okay. się, zaczęło się robić niebezpiecznie yy, i może to zostać wykorzystane jako dowód przeciwko mnie w jakiejś sprawie w przyszłości sądowej. Więc przejdźmy do tematu, może. O Proszę Państwa, po ponad trzech miesiącach od premiery dostaliśmy. Na razie zapowiedź wyczekiwanego pacza 1.2. Miała to być łatka rozwiązać. Powiedziałeś, że Cyberpunk? A co będzie ja Że, że premier że Cyberpunk. Miesiącym... Aha, tak, że nie, nie powiedziałem, ale. Myślę, tak. że po tytule tak ludzie ogarną, że chodzi o Cyberpunk. Miała być to łatka i mam nadzieję, że będzie, która rozwiąże wiele problemów. Największa z dotychczasowych. No i pojawił się taki Post taki, właściwie to pierwszy od premiery, taki kreatywny post marketingowy z ogłoszeniem tych poprawek, które mają być w tym patchu. Do tej pory te posty wyglądały tak, że wyszedł post, poprawiliśmy to i to i to, lista zmian, my przepraszamy. Nie? Jakby surowo, konkretnie, no bo wiadomo, gracze byli zdenerwowani, konsolowcy w większości poczuli się oszukani. Oczywiście, zawsze pod taką dyskusją znajdzie się ktoś, kto napisze: Ja grałem na podstawowym PlayStation 4, miałem 120 klatek na sekundę, 4K i żadnego baga nie widziałem. Ok. Ja to rozumiem, niektórzy mieli gorzej, niektórzy lepiej, ale powiedzmy, że te wersje konsolowe no, nie były najlepsze, biorąc pod uwagę, że Cyberpunk jeszcze nie wrócił do sklepu Sony i nie da się go kupić cyfrowo na konsoli. No i teraz, gdy nie naprawiono większości błędów, i mamy już 3 miesiące po premierze, pojawił hmm. się komunikat który jest taki stylizowany na newsy ze świata gry, gdzie jakby prowadząca wiadomości mówi o zmianach, jakie zaszły w Night City. I to są głównie, tam są przedstawione cztery zmiany, czyli poprawienie reagowania policji, poprawienie sterowania samochodami, poprawiono też blokowanie się pojazdów na krawężnikach i dodano możliwość personalizacji klawiszy. Co ciekawe, nie ma ani jednego słowa o poprawie wersji na konsolę starej generacji. Remik, widziałeś te filmiki? Czytałeś ten tekst? Jak to tam jak to popra poprawienie reagowania policji ci się podoba? Ja to potrzebuję chyba w trochę, chwilę czasu na wstęp, żeby się tak mentalnie pogodzić z tym, o czym dzisiaj będę mówił. Ja, ja, jak ktoś nie śledził moich de, de, jakby przemyśleń wcześniejszych związanych z cyberpunkiem, ja w pierwszy miesiąc spędziłem 350 godzin w tej grze. Ja ją przeszedłem na wszystkie możliwe sposoby, ale też i, i byłem maniakiem, i z, z dużą przyjemnością wspominam te rzeczy. Ale też w związku z tym, że tyle godzin spędziłem w tej grze, to, to widziałem masę błędów, masę niedoróbek. Te systemy poznałem od podszewki i wiem, gdzie one były dokończone, gdzie są niedokończone, gdzie są nieprzemyślane. I gdyby się tak zastanowić, tak na zdrowy rozum, to tam naprawdę. Na palcach jednej ręki można policzyć to, co zostało w tej grze dokończone. Tam jest bardzo dużo takich, gdzieś jak, jak się już dochodzi do, 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 do takiego maksymalnego e, wykorzystania jakiegoś tam zestawu umiejętności czy coś, to dostrzegasz te wszystkie rzeczy, które, które są tam niedorobione. Tam cudowne miasto jest niewątpliwie. Jest, jest bardzo fajna historia, która też nie została jakby zaprogramowana od początku do końca w 100% dobrze, bo tam są błędy. Jest tam dużo Ale ja, dobrych rzeczy. Fabuły nie. nie będę tak, ja, tak, są, tak, tak Są trzy rzeczy, które ja bronię w tej grze. To jak jest skonstruowane miasto, ale też nie do końca, to najmniej broni. Broni fabuły, bo wychodzi poza to, co jest w grach, i broni muzyki, bo jest absolutnie tak, tak, fenomenalny. Reszta tak, 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 tak. ja, to. No, więc, więc ja jestem maniakiem i tak myślę sobie, że jako maniaka wszelkie moje negatywne słowa odnośnie cyberpunka są bardziej wiarygodne, bo one gwarantuję Państwu, sprawiają mi znacznie więcej bólu <laughs> niż Państwu. I te informacje o 1 1.2 były napisane w sposób żenujący. Ja musiałem chyba ze trzy razy się zabierać za to, zanim, zanim przeczytałem do końca, bo to jest też to jest tak. Śmieszkowanie to jest fantastyczna sprawa. To jest w ogóle fajna forma przekazu, jak jest dobra relacja między firmą, a Odbiorcami. I można sobie pożartować z błędów, które się przytrafiają, można sobie, można sobie napisać zabawne historyjki na temat tego, ale, ale tam, co się od, odbyło, to już było. To jest. Gdyby gra była sukcesem, to to wszystko, co jest śmieszne i zabawne, opisywane wokół tego sukcesu, jest nadal śmieszne i zabawne. Czasami może nie, czasami może takie żenująco śmieszne, ale jest zabawne. Natomiast jak ludzie są wkurzeni, to nie ma się co bawić w takie komunikaty jakieś. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że jak ktoś się potknie przy premierze, to potem jest skazany na ileś tam błędów. Nie jest w stanie wyjść z tej spirali rzeczy robionych źle. I Cyberpunk jest w tej spirali i po prostu tam redzi popełniają błąd za błędem. I publiczność faktycznie zareagowała słabo na te, na te komunikaty. To jest, Po pierwsze tak, ilość naprawionych błędów jest albo jest straszliwie jest żałośnie mała Wiesz to, co, znaczy, oni, to, co zostało. Ogłoszone, bo, bo ja to chcę doprecyzować. Oni przedstawili cztery główne rzeczy. Tak, tak mi się tak. wydaje, że główne, ale napisali jeszcze w komentarzach na forum, była informacja, że jeszcze będzie cała lista poprawek przed wydaniem hmm. patcha, które będą, ale no, jak rozumiem, to już będą dużo mniej ważne. Poprawki. No, no właśnie, no, jakby na pewno technologicznie tam jakieś rzeczy się poprawiły, natomiast są te cztery podstawowe zmiany, które wymieniłeś, i robienie filmu prezentującego każdą z tych zmian osobnego jest jakby. Po co? Dlaczego? I, no, na przykład zmiany, zmiany związane z, z, z możliwością przypisania własnych klawi, własnej klawiszologii, nie? Też zostały zobrazowane z filmem. W sensie, no tam wystarczy napisać, możesz teraz sobie sam ustawić klawisze. Koniec. Jest, koniec jest komunikatu, nie? Nie musisz wokół tego budować historii. No, a ta policja nieszczęsna, co ją naprawili, nie? Podobno. On nie, nie wydaje nie się to. Nie, nie to, jest... to... Zmienili jest... tylko dystans spawnowania się tych policjantów nieszczęsnych. Tak, bo jakieś, jest jakieś opóźnienie. Znaczy, ja nie wiem, bo na tym filmie widać. Nie widać. Ja to sprawdzę z tego klatka po klatce. Nie widać, żeby tam się nagle pojawił ten dron. Jak się bohater odwraca, to ten dron już tam jest policyjny. Hmm. Ale skąd on się tam wziął? Znaczy, Co dla ono? mnie to wygląda jak. Yy, Przepodrawanie błędu, znaczy tyle, znaczy nie ma. Na... To, nie, to nie jest. Na... To jest tak daleko od tego, jak powinno to wyglądać. Tak, 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 tak. tak. Że ja bym, się, no. ja bym się tym nawet nie chwalił. No. Bym po prostu napisał w, no, usprawnienie pracy policji, ale jeszcze nad tym pracujemy. Bo to jest no. bardzo daleko od tego, jak w in... już nawet nie mówię o tym GTA, ale jak w zupełnie in... w, w innych grach z otwartym światem to działa no to jest to, to wygląda na to jakby jeden placeholder został zastąpiony drugim placeholderem no, czyli, naprawili czyli placeholder no, no czyli, czyli funkcja nie została nadal zaimplementowana natomiast to co żeśmy zrobili teraz bardziej jest znaczy mniej jest upierdliwe i czasami można się szybciej nabrać że to działa a tymczasem no, no nie działa to, 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 to jest no, to trochę obnażyło, szczerze mówiąc. Te to, to, to poprawki obnażyły trochę. No, nie, ja się spodziewałem, wiesz, ja w ogóle takie były też plotki na temat tej policji, że to jest system, który jest zrobiony i który świetnie działa, ale żeśmy, ale były, zdarzały się tam jakieś błędy i woleliśmy wrzucić takie, takie, takie zastępstwo, żeby, żeby no jakoś tam, żeby cokolwiek było, nie? I myślałem, kurde, no to teraz pewnie po, posiedzieli i poszliwowali to, co mieli zrobione i teraz odpalą tą policję w pełnej okazałości z pościgami i w ogóle z reakcją dronów jakąś sensowną, ale no nie, to jeszcze, jeszcze nie, nie nadeszło. Ja już nawet nie, nie, no albo wspomnę. Dzisiaj sobie pograłem chwilę, myślę, że tak, z godzinę w cyberpunka I znalazłem sobie radiowóz, i sobie jeździłem tym radiowozem. I widać, że tam są takie niedokończone rzeczy. Cały czas w tym radiowozie dostajesz komunikaty o jakichś zdarzeniach, mhm. tak jak GTA. No, no, no. Ale to się nie zamienia e, ani w misję, ani w jakieś minigierki. Że tam jedziesz, pacyfikujesz, jedziesz, pacyfikujesz, wiesz. Mhm. Po prostu to jest tak, jakby nie wiadomo, po co ta, tam, tam to było. Aha. I, i, i myślę, że, du że dużo rzeczy jest tak zrobionych, że y, może być tak, bo może to być prawda, że jest ten system, że on tam sobie działa, ale na przykład powoduje spadki wydajności. A cały czas ta gra jest na stare konsole. No, to jest takie wąskie gardło to na, na bank. To. I to i wiesz, i, my, i często słucha się, często czytam taki komentarz typu ich największy błąd to było wydanie gry na stare to jest konsole. Tak, nie. Tak, tak. To nie. To nie jest, nie jest okay. błąd. To jest od początku ta gra była projektowana na stare konsole. To jest jakiś problem w zarządzaniu. No, jeżeli um. produkt był ogłoszony przed startem PlayStation 4 i był robiony, i miał. Słuchaj, mi, za którego kwietnia miała wyjść pierwotnie? Miał wyjść. 20? Nie pamiętam już. Ale w kwietniu zeszłego roku mm. była pierwotna data. No, 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 mamy niech, rok. Mi nikt, niech mi nikt nie wmawia, że ta gra nie była projektowana pod PlayStation 4. Nie, to jest. to, In to, to to, jak ona wygląda na plejaku, to świadczy o, o procesie produkcyjnym tej gry. O tym, no, nie, no, o wszystkich no, no. tych problemach. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Nie, nie, masz rację. Ja, ja jakby trochę żeśmy też ten temat już, już no. obgadywali przy premierze. I ja, ja też byłem jestem też jedną z tych osób, która mówiła, że, że no kurde, lepiej by to było, gdyby, gdyby nie wyszło na starą generację, ale masz rację, że to od początku powinno być przynajmniej zaprojektowane pod tą generację starą, bo, bo, bo taki był zamysł. Jedyne co można było no wiesz, to można było uniknąć kontrowersji rezygnując z tej starej generacji, chociaż to nie wynikałoby z tego, że gra jest tak świetnie zaprojektowana, tylko z tego, że jest źle zaprojektowana i. I, 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 no, i, no i w zasadzie szuka się sprzętu lepszej jakości, który to, który to dobrze pokaże. No. no tam, ojej, to mnie boli, boli mnie, jak muszę o tym opowiadać, ale, ale no to jest, 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 znaczy to, wiesz, to, to jak wygląda to na stare, starej generacji. Nie? A ty grałeś Że... na starej generacji? Nie, no ale wiesz, no, oglądam, no, będę sobie, co, ja masochista jestem, ale widziałem filmy, jakie ludzie nagrywają, komentarze, no, jakie piszą. Ja to. Polecam... To doświadczenie. Mówimy o Wiesz co, ja już mam przedzawołowy stan za każdym razem, jak myślę o cyberpunku, a ogrywałem go na świetnie działającym pcecie. To prawda, Więc... to prawda. Wiesz co, ja mam też takie przemyślenia dotyczące tego skąd się wziął w ogóle taki post. Znaczy, wszyscy zapomnieli, że, że jest ogrom graczy, którzy są wkurzeni na tą grę? Że, że jest mnóstwo filmów, które wytyka. Niepo, jakby niespełnione obietnice Redów, bo, mhm. bo tak jak mówiłeś na początku, śmieszkować to sobie możemy, jak, jak wszystko jest cacy. A tutaj jest rzeczywiście problem. I oczywiście, marketing rządzi w tej firmie i marketing wygenerował ogromną sprzedaż. 8 milionów przed premierą. Mhm. To jest robota marketingu. Ale jak popatrzymy na to z perspektywy dzisiejszej, to oni to wygener wygenerowali oszustwem. No w dużej mierze. Tak. Tylko, wiesz, to nie, to nie można powiedzieć taką kłamali, bo nie, nie wiemy jak to wygląda, bo wy, przychodzi marketing do kogoś, tak, o czym możemy powiedzieć? To będzie, to będzie, tam to będzie, mówią na przykład ktoś, ktoś mówi, na przykład z zarządu, nie. Mhm. O tym macie powiedzieć. A jak to ma się do stanu faktycznego projektu? No, nie wiadomo. Ale z drugiej strony, jak, jak, jak sobie zerkniesz, że jest ten taki słynny film, Bożek, gdzie, gdzie po prostu mówią y, o, o, są obiecanki y, marketingu i dewów i faktyczny gameplay. Mm -hmm. Bożek, zawsze zapominam jak się ten typ nazywa, on tak bardzo rzadko opublikuje filmy. Mm, to widzisz, że oni tam... Gadali, co, co chcieli sobie, co, co, sobie co, co im ślina na, na język tak, przyniosła. Tak, tak, tak. I CD przestał być pewnego rodzaju wzorem i pupilkiem graczy, a zachowuje się tak, jakby dalej był. No, no, to, to jest, wiesz, bo to cholera. Myślę, że ludzie, którzy funkcjonują w internecie i ten marketing też, też oczywiście, jakby jest coś takiego, że, że pewne rzeczy w internecie się starzeją. Nawet jeżeli są głośne, to pod, po jakimś czasie ludzie zapominają, zaczynają myśleć o innych rzeczach i, i gdzieś może, może ktoś tam w redach pomyślał: Okej, okay, dobra, no to wracamy na nasze stare tory. Już ta, 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 ta drama się odbyła, teraz już trochę czasu, mamy dobrą informację, bo jest patch. Może nie wszystko tam w tym patchu jest, co by gracze chcieli, ale możemy wejść już na ten. Stary taki, że zapominamy, już odcinamy tam to i, i jedziemy od nowa, budujemy to. No, no, trochę się pospieszyli, nie? To był błąd w ocenie tego, jak rynek zareagował i jak długo trwała jest to e, boleść. Wiesz, ja, ja w ogóle, w odniesieniu do tych zapowiedzi i w odniesieniu do, do tych marketingowych zapowiedzi przede wszystkim, to mi się przypomina wypowiedź Seana Morea, który, który odezwał się długo, długo po premierze gry, gdzie zamilkł wcześniej mowa o No Man's Sky. I on mówił, że, że tu powiedział coś takiego, ja, ja nie do końca pamiętam o co chodzi, ale ale powiedział tak, że, że... Omawianie gry albo zapowiadanie tego, co się znajdzie w grze podczas jej projektowania, to jest jak i, i budowanie pociągu w czasie jazdy. W sensie takim, że, że nie wiesz w zasadzie, co ci się uda mm -hmm. dostarczyć, chciałbyś wszystko to, o czym mówisz, chciałbyś to zrobić, to jest w Twoich planach. To masz takie czyste, jakby absolutnie czyste i dobre intencje. Chcesz, chcesz to dowieść, ale potem pojawiają się błędy. I ludzie z BTSD to samo mówili w odniesieniu do Fallouta 76. Te wszystkie zapowiedzi, które oni mówili, to były szczerze z dobrego serca. Nie, nie były jak wykalkulowane yy, kłamstwa, nie? Oni byli przekonani, że dowiozą to w takiej, w, w takiej postaci i Redzi najpewniej też, nie? Tylko Ale, tyle, yy... że, że jak już masz po premierze, już, już, już mm -hmm. ko kończę tę myśl, kiedy już jesteś po premierze, no to musisz trochę korygować to, znaczy uzyskałeś wiedzę, co ci się udało dostarczyć, czego nie, no i, no i trzeba też myśleć o tym już jakby przyszłościowo, że, że nie ma co przesadzać z entuzjazmem, bo się okazało, że to no to że to przesada tylko i wyłącznie było do tej pory. Ale w Game jest Znamy wiele takich historii, gdzie yy, można, można wiesz, pewne rzeczy obiecywać, jeżeli jesteś ich pewien. I okej, okay, mm. rozumiem, że marketing jest królem i mm. że tutaj wszystko powinno się zgadzać. Ale też masz ludzi z produkcji, którzy ci mogą w pewien sposób powiedzieć: Tego jeszcze nie mów, tamtego mm. jeszcze nie mów, to powiedz, bo to już działa. Skupcie się na tym i skupcie się na tym. Ale w CDP od zawsze było tak, że wychodził ktoś z zarządu i, i mówił jakieś dziwne rzeczy, rzucał datami, które gdzie inni lu ludzie odpowiedzialni za produkcję mówili, że nie są do spełnienia i każdy przecież Wiedźmin się opóźniał. I mm -hmm. to grubo każdy. Tak, tak. Więc tak. oni no, mi się wydaje, że tu jest taki problem, że oni im się już że oni są pewni tego, że jeżeli jest jakiś problem, to oni to dowiozą. Tak, tak, tak. tak. Ale chyba no, to jest. No, nie, się nie wydarzyło. Ch chyba jest takie przekonanie, że, że jeżeli chodzi o gry, być może to jest prawdziwe przekonanie. Niestety, życie często przeczy jemu, ale jeżeli chodzi o gry, wszystko jest do zrobienia tak naprawdę. Przy odpowiedniej pracy, przy odpowiednim zaangażowaniu i przy odpowiednim czasie przede wszystkim wszystko można zrobić. Nie? Adam Bienias spiżowe jego słowa, to jest, że w gamedev'ie wszystko jest możliwe, jest to kwestia pieniędzy i czasu. No właśnie, więc... więc... Teoretycznie jest to wykonalne, nie? Ale to jest też taki problem, y wielokrotnie żeśmy mówili, i ty o tym opowiadałeś bardzo często w odniesieniu właśnie do tego praskiego studia, y które robiło Kingdom Come Deliverance, Work że w zależności on. od tego, jak, kto jest szefem danego studia, jak, jak, jaka komórka jest najważniejsza, czy pisarze, czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za, za grafikę, czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za marketing, czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za, nie wiem, systemy RPG, to to będzie po pierwsze najmocniejsza część tego produktu, a po drugie to oni będą ostateczną decyzją Podejmowali na temat tego, w jaki sposób ten projekt będzie prezentowany. Nie? No i tutaj marketing jakby wyszedł z założenia, że my wyznaczymy cel i wszyscy mają go dookoła osiągnąć. I nieważne, co mówią, na pewno mhm. to zrobią, bo my tak powiedzieliśmy, my tu rządzimy. Nie? No i niestety nie, no nie, no nie da się, no, to nie, nie działa tak. To, 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 to choćbyś, nie wiem. Tysiące osób zatrudnił do projektu, to pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. No. Ja mam jeszcze jedną rzecz, bo obejrzałem sobie jeszcze raz tego Marcina Iwińskiego, te, tak, to, takie wideo przeprosinowe, które, w którym ogłaszał roadmapę I on to powiedział, że dla firmy zawsze ważne była, ważna była szczera i bezpośrednia komunikacja z graczami. Wydaje mi się, że to nie jest prawda totalnie. Mhm. I kolejną rzecz, którą tam powiedział, mówił, żeby nie obwiniać samych twórców, czyli timu I, i też z tym nic nie zrobili. Znaczy takie działania marketingu właśnie odbijają się też na twórcach, ponieważ powodują większą frustrację u graczy. I dla tak, mnie to tak, jest, tak. to jest na przykład dla mnie masakra, że przez takie nieodpowiedzialne zachowania potem dev team mhm. ma problemy. To się to też, to też się zastanawiam, bo to jest taka branża jednak, jak, jak na przykład mamy do czynienia z takim tradycyjnym produktem, powiedzmy, że jakaś firma robi samochód, nie? No, to jak ten samochód jest nie do końca sprawny, to nikt nie ma pretensji do tych wszystkich inżynierów, którzy tam siedzieli, do projektantów, tylko się wszyscy czepiają do jakby firmy jako ogół I, 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 I to nie, nie spada bezpośrednio na ludzi, którzy byli za, zaangażowani w takie techniczne rzeczy. I, I to jest ok. Natomiast w game devie jest tak, że, że, że ci ludzie, którzy są bezpośrednio związani z taką, taką, że siedzą nad tym projektem, no, że oni są oskarżani jakieś, o, o jakieś błędy. Być może popełniają, jak wszędzie, jak, jak, jak we wszystkim. Natomiast to jest dużo bardziej osobiste. Być może w wyniku z tego, że, że wynika to z tego, że my gracze też jakby. Mamy silną potrzebę y, jakiegoś przelewania tej frustracji. Nie? Jako że internet jest takim, taką dobrą gąbką do chłonięcia tych frustracji, no to się wszyscy wyładowują na, na wszelkie możliwe sposoby. Ja pa pamiętałem przecież jeszcze niedawną sytuację związaną z The Us 2, gdzie tam się wszystkim dostało, nie tylko się dostało ludziom, jakby głową g, głowie studia, już zapomniałem, jak się Drakman, nie? Nazywa Neil Drakman. Nie tylko jemu się dostało, ale dostało się wszystkim i, i skończywszy też na aktorach, którzy odgrywali role konkretne, gdzie tam były groźby śmierci wobec aktorki, która kompletnie nie miała, miała rolę do odegrania, odegrała ją, zrobiła ją dobrze w ramach tego, co dostała, jakby zostało jej zalecone. Ale to jest tak, że, że gracze, no, mają tą skłonność do rozdawania ciosów bezmyślnie, gdziekolwiek tylko ten cios może trafić celnie. No i na ludzi, którzy, którzy robią projekt, to działa bardzo pewnie negatywnie, nie? Bo to jest bardzo często też artystyczna praca. Wbrew temu wszystkiemu wiemy, że to jest projekt analityczny, że to jest program że to jest matematyka, ale tak naprawdę jest dużo takiej kreatywnej pracy, która, która wymaga ludzi o jakiejś tam wrażliwości artystycznej. Nie? I teraz napastowanie ich tak bezpośrednio jest czymś nie do końca dobrym. Nie? Jest totalnie niedobrym, żeby wszystko no, było jasne. No właśnie, tak naprawdę na dniach obiegła nas informacja, wiele serwisów o tym napisało, że Andrzej Zawadzki odszedł ze studia, jeden z lidów, no, związany, mm. znaczy to jest designer y, gameplayu. No, Andrzeju było wcześniej głośno, kiedy y, upublicznił jakby hejt i groźby, jakie były kierowane w jego stronę po przesuwaniu premiery i jak ja patrzę na komentarze pod tymi artykułami, to jestem załamany. Znaczy tam ludzie po nim jadą, że to mm. nie działa, tam to nie działa, tam to nie działa, tylko, że w tym przypadku, y, tak jak w wielu innych projektach, mm. jesteśmy w stanie o, o, ocenić tą pracę deweloperów, tak mhm. tutaj, ja, mimo że mam wiele pretensji do tych gier, to będę bardzo bronił tego projektu, ponieważ, znaczy tych twórców, mhm. bo my nie jesteśmy w stanie określić, co jest tak, jaki był efekt ich pracy, w szczególności, że Andrzej prawie 8 lat pracował w CDP, -ie. jaki mhm. efekt był ich pracy, a co zostało w tym Ostatnim takim tym, tym, w tym wszystkim, w, w, na tym etapie ścinania, żeby w ogóle ta gra szła na konsolach, wyrzucone i zniszczone. Tak, Nie mamy zielonego pojęcia. Inna sprawa, że jeżeli pracujesz nad czymś, to pewne drobne rzeczy możesz sobie zostawiać na koniec. Na przykład, ja myślę, że ten problem z minimapą, który mi bardzo przeszkadza w tej grze. Mhm. Że ona się nie skaluje zupełnie nie, z prędkością, pojazdu, z prędkością tak. pojazdu. Myślę, że to jest taka rzecz, którą po prostu świadomie wszyscy olali, bo nie ma teraz na to czasu, bo jest pełno innych rzeczy, bo trzeba, mhm. bo nagle w pewnym momencie wszyscy przestają pracować nad swoimi rzeczami i zaczynają testować tą grę, bo tam dzieje się hardcore i nie mhm. ma ludzi. Którzy mogliby to zrobić, i wszyscy to robią. Przy Wiedźminie trójce GOG te, nawet ludzie z Goga testowali Wiedźmina. Więc naprawdę znaczy te, te ataki agresji, ten hejt w stronę konkretnych dewów, jest naganny. Nag no, tak po ludzku po prostu naganny, a jeszcze w tym przypadku. Nie mam, nie, no jest raczej nieupoważniony. Nie, nie trafiony. Nie, nie trafiony. Tak, tak, tak to, jest, to jest, jest, jest nagany i nietrafiony. Ja, ja myślę, że dużą rolę tutaj odgrywają także serwisy gamingowe. To znaczy, ja jestem bardzo daleki od wprowadzania jakiejkolwiek cenzury w komentarzach, natomiast trzeba, musi być tam jakaś moderacja. Która, która takie napaści personalne powinna jednak redukować do minimum. To jest też to jakby interakcja, która, która się pojawia w komentarzach, napędza trochę jakość serwisu. To znaczy jest dużo odwiedzin. No, sama interakcja to jest taki wyraz, który w internecie jest bardzo ważny. Nie? Więc nie próbuję się walczyć z komentarzami, które są po prostu hejterskie i bezmyślne. Nie? I, i, I personalne, bo to się nie opłaca ludziom, którzy prowadzą te serwisy. Natomiast warto byłoby to zrobić. Ja, ja na przykład... Ty, 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 może trochę bez, bezpodstawnie, ale ja mam takie wrażenie, że pochwalę gry online, gdzie jakby czytam komentarze i zawsze mnie irytują, bo ludzie są bardzo marudzący, ale nigdzie nie widziałem tam jakichś osobistych, personalnych wycieczek w odniesieniu do konkretnego dewelopera. Nie? Że ludzie narzekają, że Redzi skopali wszystko, co się tylko dało. Nie, oczywiście nie zgadzam się z tym, z tym w całej rozciągłości. Coś tam skopali, czegoś niekoniecznie, ale nie, nie, nie widziałem tam takich bez, osobistych ataków, natomiast one się przydarzają gdzieś tam na zachodzie. Na pewno na Twitterze się przydarzają, no ale tam tego już nikt nie kontroluje. Troluje, bo Twitter jest takim wolnym, z, tak, zupełnie me medium. W grę online, żeby komentować, musisz mieć konto. Tak, 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 to prawda. No to już jest jakby. To, to, no tak, i to po prostu budujesz sobie jakby poziom tego konta i tam te rzeczy zostają. Być może to jest taka motywacja dla ludzi, żeby się zachowywać trochę bardziej poprawnie. Nie ma tam takich ataków, właśnie, więc to jest okej, okay, no. Ale no ja Twitter też... jest ka ka katastrofą nie? pod tym względem. Akurat. Tak, ja też nie wierzę, że te rzeczy, które analogicznie oczywiście, no bo nie bezpośrednio, działały w Wiedźminie 3, a są mm. zepsute w cyberpunku, że ci ludzie nie potrafili ich zrobić. Nie no, oczywiście, że potrafili. Mm. Tylko zostały albo wycięte, albo no, albo niezrobione, bo, bo terminy. Tak, tak, jest taki, jest taki, Jezu, o, tym, o tym cyberpunku się mówi przez pryzmat pierwszej prezentacji. I ja też miałem taką nadzieję, że ten proces projektowania zaczął się właściwie przed pierwszą prezentacją tam z roku 2013, czy tam ten pierwszy film, który był pokazany. Ale. Coraz częściej słyszy się głosy, że ten, że ten czas był jednak dużo, dużo bardziej ograniczony niż nam się wydaje. I pamiętam taki jest taki mem w internecie, dosyć ja często na niego trafiam, gdzie facet przedstawia trzy rysunki Spidermana. Pierwszy taki, gdzie miał do rysowania na przykład cały dzień, potem godzinę, a ostatni 10 minut. I to obrazuje mniej więcej, jaką pracę można wykonać, w jakim czasie i że się tych rzeczy nie da przeskoczyć. Po prostu tam, tam zabrakło zdecydowanie czasu, to jest, to jest, to jest niezaprzeczalne. No. No tak, ale to, wiesz, CD Projekt to nie jest firma, która upada i potrzebuje wydać teraz, tak, bo... Tak, właśnie, to jest pytanie, albo nie dlaczego, przeżyje. kurde, dlaczego, no bo dlaczego to się wydarzyło? No, no bo zawsze no. się udawało. No, Bo nie no, było, no. bo jest firma, którego DNA jest crunch, ciśnienie, takie wspólne, wiesz, zapieprzanie ku lepszej grze, i, I po prostu, wiesz, rzuca ktoś jakieś terminy, bo, to się do, bo wtedy wiadomo, że się lepiej sprzeda niż mm. w innym terminie. Bo kupiliśmy, to tak jak była ta reklama y, na meczu NBA, chyba na finałach nawet, cyberpunka. No mm. to takie rzeczy się załatwia. Jeżeli rządzi marketing, to oni... Priorytetizują <laughs> <laughs> swoją robotę. No, no i tak jest. No w tym momencie, no ja nie wiem, no ten marketing jest w kosmosie. Znaczy, ja nie wiem, kto, to, kto tam, wiesz, patrzy, robi coś takiego i mówi super. No. Świetnie, no. to w tym momencie zrobi nam dobrą robotę. Wiesz co, ja myślę, że, że po pierwsze jest ktoś, kto wykonał, a po drugie jest ktoś, kto ma to zaakceptować. I ten ktoś, kto ma to zaakceptować, już ma tak po prostu wywalony, mówi tak. Weź dobra, nie pokazuj mi tego, nie chcę w ogóle myśleć o tym, bo zrób to dobrze, okej, okay, nie chcę na to patrzeć. nie? I to jest to, to, to jest taki kłopot. Ja wiesz, cały czas mam z, z tyłu głowy takie myślenie. Kurde, jak by to wyglądało, gdyby, gdyby poszli jednak ścieżką Techlandu. W takim sensie, że w pewnym okay. momencie. No, wiesz, no, właśnie to jest, to jest, to jest taka, to ja jest... jest... Nie to bit, może, wiesz, obecnie tak najsensowniejszą firmą, to wydają się większą, to wydają się bity, no. Tak, 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 bity, bity. Zdecydowanie, nie? Ale, ale w tym sensie, że mamy, mamy, dwa duże polskie projekty, i Techland, z Dying Light i, i Cyberpunk od Redów, to są takie, wiesz, flagowe produkcje polskie. Oczywiście bici robią cudowne rzeczy, żeby, ale, ale, ale nie macie niewątpliwości, że w tych takich kategoriach najwyższych kto te dwie firmy akurat są i obie poszły skrajnie odmiennymi ścieżkami, nie? Redzi powiedzieli, dobra, wydajemy nieważne co i mamy efekt, możemy go zaobserwować, możemy go o nim rozmawiać. To, natomiast Techland powiedział, nie, dobra, zatrzymujemy tą całą machinę marketingową, siedzimy tam i dłubiemy. Nie wiem, jak to dłuba wygląda, bo tam też są oczywiście plotki nie do końca optymistyczne. No i, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? I gdyby na przykład Redzi poszli drogą Techlandu, to może by osiągnęli lepszy skutek, nie? nie macie niewątpliwości, że to się sprzedało się jak cholera. Nie? Więc skuteczność tego marketingu jest niezaprzeczalna. No nawet, Ale to jest tak, że nawet główienko można w torebce sprzedać, jeżeli jesteś sprawny. No, ale nie? jak mówimy o sprzedaży, to bodajże 20 grudnia była informacja, że sprzedali 13 milionów sztuk, mhm. a według firmy M Science sprzedaż cyberpunka po pierwszym miesiącu spadła do 4%. Procent bazowej sprzedaży, a w kolejnym do 1% bazowej sprzedaży. No, Oczywiście no, no. ja nie wiem, nie, nie, nie kojarz dokładnie od czego oni liczyli, czy też brali preordery, no bo to wiesz, no to wtedy od, od no ja myślę, 13 milionów że... trzeba byłoby liczyć, ale nie wiem jak to dokładnie wygląda. Ale też zbadali Valhalla i Valhalla w, miała spadek do 35%, a potem się, że... dopiero 15, do 15%. 15 no Czyli mm, widać ogromną różnicę, Dwie tak, gry, tak, jest, bo tam jeszcze było Call of Duty, które spadło do 50 Ale ja myślę, że jednak gry multiplayer... Tak, to, innymi to, zasadami się tak, robią, tak, nie, ma, nie, tak. ma co, nie ma co porównywać. Y I teraz, okej, okay, no nie ma Walhalina na Steamie, więc sobie nie popatrzymy jak się biją o, o tam któreś miejsce w Top 10. Cyberpunk cały czas jest w, w najlepiej sprzedających się grach na, na Steamie. W tym mm. momencie jest przeceniony, bo na Steamie kosztuje i na Gogu 159 zł. Pudełka na konsolę kosztują 129, a były po 119, na PC po 139 zł. Widać, że to jest duża też. Znaczy, to jest jasna decyzja, mm -hmm. żeby to wyprzedawać. No, no, no. Że każdy to, to... chce się pozbyć w szczególności pudełek. Valhalla na konsolę 178, najtaniej była 165. Sprawdzałem sobie scenę, o więc, może, jak ktoś tam gdzieś na targowisku miał taniej, to trudno. Na PCcie 176. No, w przypadku. No tak, to jest zdecydowanie bardziej sensowne porównanie niż Call of Duty, bo jednak gry single player, one są jakby podobne, jeżeli chodzi o ideę, Oczywiście inne światy, inne konstrukcje i tak dalej. Ale... Natomiast no, jakby Walhalla nie do końca. Ma, znaczy, ludzie, którzy zrobili Walhalę, nie mają powodu, żeby się wstydzić. To znaczy, oni jakby powiedzieli, co dowiozą, i to dowieźli. No, na początku no, były obarczane nie... jakimiś błędami, gliczami no, i tak, tak dalej, ale już dosyć szybko te błędy zostały skorygowane. No i teraz mamy jakąś tam spadającą płynnie sprzedaż, co jest. No, Normą w przypadku gier tego typu, ale ona się utrzymuje na dosyć wysokim poziomie. Natomiast w przypadku Cyberpunk'a wiesz, jakby odniesienie do tych, bo jakby w drugim miesiącu jest 4%, w trzecim miesiącu 1%, 1. tego, co sprzedano na początku. Oczywiście, że to jest jakby, ta, ta statystyka jest obarczona tym błędem, że marketing cyberpunka był tak duży, że ten to 100% stanowiło tak ogromną wartość, że ten spadek musiał być niższy, czyli, czyli drugi miesiąc musiał być słabszy. Natomiast no aż tak, tak, tak bardzo no no Właśnie ta skończył się ten moment jest. kupowania skończył się moment kupowania kota w worku. Nie? Ludzie zobaczyli, jak wyglądają recenzje, ci bardziej cierpliwi i uznali, no nie, no to nie jest dobry moment. Nie? To, to, to nie oznacza oczywiście, że, że jakby taki dobry dobra sprzedaż Cyberpunk'a nie wróci. Pamiętamy, że Wiedźmin 3 sprzedawał się przez długi czas i to z różnych powodów. Czy tam się serial pojawił, czy jakieś inne rzeczy. To było coś, czy na no, wersja na Nintendo cały Switch. Cały czas sprzedaje tak, i tak. cały czas ludzie w niego grają więcej niż w Cyberpunk'a. No, zgadza się, więc. Taka nieudana premiera, w sensie niesprzedażowym, ale jakościowym produktu, nie zaprzecza jego długo wieloletniemu funkcjonowaniu na rynku. To może cały czas być jeszcze gdzieś tam z perspektywy czasu, za 10 lat to może się okazać wielki sukces. Nie? Nie, no, ale to już na, ale na razie... sukces finansowy też się okazał wielki sukces. No, 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 jakby... no ale chcielibyśmy też, żeby, wiesz, bo to sukces finansowy dla graczy nic nie znaczy. W sensie takim, że no co mnie to obchodzi, że sprzedali dużo, jak ja obserwowałem glicze cały czas. Nie? Ale wiesz, jak, jak, to też nas, uczy nas doświadczenie, że kiedy produkt uda się doprowadzić do, do idealnego stanu, to zapominamy o tym, co było na początku. To się gdzieś zatraca i ostatecznie potem z perspektywy czasu patrzymy na, na sukces i mówimy, o kurde, fajnie jakbyście zrobili, jakby następna gra powstała tej jakości, czy coś. No Okej, okay. ja wierzę, że cyberpunk na PlayStation 4, Xboxie One będzie y, jakoś sensownie działał. Nie, 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 ja, ja, to jest, wiesz, nie, nie wydaje mi się, żeby no to, to byli to stanie zostanie grawać, z nami no? do końca, no. no. No, pewnie tak. Wiesz, no, do, zostanie do końca o tyle, o ile ludzie nie wymienią konsol, no, bo jak już będą mieli PS5 i będą na tym grali w Cyberpunka, który został doprowadzony do, 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 do dobrego stanu, no to będą też zapomną o tej wersji na PS4 czy coś. To już będzie taka historia, która gdzieś tam y, już jest... Y, już zapomniana trochę. Ale, ale, ale wiesz, ja, ja w ogóle mam taki... To jest inny problem. O tym pewnie nie będziemy rozmawiali, ale w związku z tym, że Redzi cały czas trzymają się tych, tych poprawek dla konsol starej generacji, to pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Że, że to, co stara generacja konsol jest w stanie dostarczyć, no, że nie da się naprawić błędów w obecnej generacji, jeżeli będą równolegle naprawiane. No, ale... Jeżeli chcesz naprawić na wszystkim, no to, no to nie naprawisz na niczym w ostateczności. No tak, ale myślę, że potem jak wyjdzie Łatka dla nowej generacji i, i ta gra będzie do kupienia jako nowogeneracyjna, no to, to te linie się rozdzielą, czyli PC mm -hmm. i nowa generacja będzie sobie szła, tak, a mm -hmm. ta stara generacja, no to nie wiem, co tam, czy cokolwiek nie, nie wierzę w to, że oni będą to robić, bo nie wierzę w to, że to da się zrobić. Wiesz, to z perspektywy graczy, oczywiście z perspektywy posiadaczy tych nowych generacji, no to jest jedyna dobra droga. W ten moment rozdzielenia tych dwóch projektów na maszyny, na których upgrade'owanie ma sens tego, tej, tej gry dalej i oddzielenie tego, co już właściwie nie da się naprawić, jest, jest takim... No, to ważny jest moment, on się musi gdzieś tam przydarzyć, prędzej czy później. Bo tak długo, jak te, te rzeczy są prowadzone równolegle, to nie widzę tam szansy na jakieś fenomenalne poprawie, poprawki. No, zobaczymy. Nie wiem, ja to widzę raczej po tych wyprzedażach. W szczególności, to raczej mi się to kojarzy z takim wyciąganiem, ile się da z tego projektu. 30 marca CD Projekt przedstawi uaktualnienie no, albo nową będzie strategię. Ciekawa. Będzie to telekonferencja dla akcjonariuszy. Więc raczej nie ma co oczekiwać konkretów będą, będzie pewnie takie giełdowe gadanko. Pewnie powiedzą, że naprawienie cyberpunka świetnie idzie, że, że będzie Wiedźmin 3 na, na nowe konsole, może to tu, a może w okolicach E3 ogłoszą, będą się chwalić, że już pracują nad dodatkami, no i pewnie, że już pracują nad kolejną dużą grą, a powiedzmy sobie szczerze, że cała ta sytuacja, cała ta niechęć graczy może zniknąć jak pstryknięcie, jak z pstryknięcie palcami, kiedy pojawi się literka W. I cyferka 4 oraz blondasek z bliznami. Bo nieważne, co było wcześniej mówione, i nieważne, jak wygląda historia Geralta, to on jest z lokomotywą napędową, i jako, że w CDPie cały czas rządzi marketing, to oni są też świadomi tego, że ta nowa gra o Wiedźminie, co miała być, co był tam projekt kiedyś chyba nie realizowany chyba nawet miał być ekskluzyw dla Sony, czyli wie, czyli gra w świecie Wiedźmina o Ciri, mm -hmm. no to myślę, że tak nie zelektryzuje graczy jak Nowy Geralt. Jakaś, jakaś historia z Geraltem. No, Geralt jest osobowością taką nie, niezaprzeczalną i on jest, 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 jest tą siłą napędową. Ja oczywiście z całą sympatią do Cyrii i, i, i tu, każdą grę bym przyjął, która byłaby tej jakości co Wiedźmin 3, ale współczesna. Natomiast za Geraltę bym tęsknił na pewno. Chciałbym Geralta zobaczyć w kolejnych przygodach. I pewnie jest mnóstwo historii, które można by opowiedzieć. No i to, to będzie, pewnie to będzie taki moment odbicia się trochę Redów. Od, A, zobaczymy, od, no, zobaczymy, co to będzie. W sensie no, bo... nie sama gra, ale moment ogłoszenia. Taki, wiesz, jakiś pierwszy trailer, czy Coś, chociaż dzisiaj to wszyscy są wkurzeni, więc nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał multiplayer. Wrocław zajmuje się multiplayerem, ale czy to jedno, nie wiem, tam jest chyba teraz 70 osób? Nie, nie pamiętam. Mhm. Nie wiem, czy to jedno studio wystarczy do tego, żeby ogarnąć ten multiplayer przy takim stanie tej gry. No, ja nie wiem, czy to ma sens dzisiaj już w ogóle. Raczej trzeba zapomnieć o multiplayerze na poprzednim generacjach. Myślę, że to jest oczywiste. Mhm. No, ale e, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, czy, czy my czy dostaniemy po prostu zajawkę. No wiesz, ta zajawka, pier, pierwszy zwiastun, ten, ten cinematic e, cyberpunka, bardzo dużo dobrego zrobił dla CD-pu mhm. z, z tego, co opowiadał mi, e, może nie powiem kto, ale. Z... Kolega? Nie, 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 kolega właśnie. To e, chyba dostali 200 czy 300 CV w ten dzień tylko, mhm. a, a, a to jeszcze chyba było przed premierą Wiedźmina Trójki. To mhm. jeszcze CDP nie był taki, taki znany. Więc to może być e, rozwiązanie ich problemów, ponieważ to jest kolejna rzecz. Odchodzą ludzie z CDPu i to widać nawet, mimo tego, że zwykle taki... Jest taki stan rzeczy, i to jest norma, że dużo osób odchodzi po końcu projektu, to mm -hmm. tutaj. No, słyszy się, że co chwilę ktoś, jakieś nazwisko znajome odchodzi, no i też popatrzyłem sobie na ogłoszenia o pracę. W tym momencie jest najwięcej ogłoszeń od roku. Nie są to jakieś drastycznie y, 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 różnice. No bo w kwietniu zeszłego roku było 27 ogłoszeń, teraz są 42, przez cały rok y, oscylowało to w okolicy 36 powiedzmy ogłoszeń. Mm, mm. To jest, wiesz, ja, ja tak myślę trochę o tym projekcie, myślę też o tych dewach, którzy odchodzą. Trzeba przyznać, że niezależnie od tego, jaki cyberpunk jest dzisiaj, jaki był w momencie premiery, no to jest, to, to studio zdobyło mnóstwo nowych doświadczeń, wiedzy na temat tego. <grym>, Dyplomatycznie, no, mnóstwo nowych doświadczeń. To jest, to jest tak, że, że, że sukcesy nas uczą wiele, ale porażki uczą nas jeszcze więcej. To no jest kwestia tego, co będą chcieli, jakie będą chcieli wnioski z tego wyciągnąć. Ci ludzie, którzy odchodzą dzisiaj z, z projektu, niezależnie od powodu. To, no to mają nowe doświadczenie, mają nowe umiejętności, które będą mogli zaprząc do pracy być może w jakimś innym studiu, może przy własnych projektach, to nie jest rzecz, która zostanie stracona tylko dlatego, że nie ma, nie ma w CD projekcie już ich. No ale też też doświadczenia z samego CD projektu na temat tego, w jaki sposób projektować światy, no, mogą pozytywnie wpłynąć na kolejnego Wiedźmina. Nie? Światy fantazy są zdecydowanie łatwiejsze od, od światów takich przypominających współczesność ze względu na mechaniki, które w tych światach ale działają. Też nie... Nie robi praktycznie gier z tak ogromnymi miastami. Tak, tak, ja wiem. wiesz, to, to, jest, to, jest, to jest. Ja często używałem tej, tej myśli jako linii obrony, nie? że no dostaliśmy że projekt był taki złożony, że po prostu tam była nauka od zera pewnych rzeczy. Więc należy, należy przyjąć, że Wiedźmin 4 będzie prostszym projektem technicznie od, 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 od Cyberpunka pod wieloma względami, no chociażby z racji tego, w jakim uniwersum się odbywa. To nie jest też tak, że ja u, uważam, że Cyberpunk oznacza koniec dobry, gier dobrej jakości od CD projektu. Nie, nie, nie uważam. Też w Cyberpunka wychodzi ten patch 1.2, ale ja sobie przyjąłem takie założenie, że następnym razem w Cyberpunka zagram, nie wiem, w grudniu 2021, bo mi się nie spieszy tam dosyć dużo rzeczy, wielu rzeczy doświadczyłem. Sztywny patch 1.2. No, no więc ten jed... patch 1.2 nie był dla mnie znaczący. Natomiast to, co zwraca uwagę, no to ten cały komunikat marketingowy, który był chybiony bardzo mocno. No i tyle. To, jest, to są moje opowieści na temat Cyberpunka i nadzieje związane z Wiedźminem 4. Trzymajcie się w tym CD-pie mocno i cieplutko. Tak jest. I chciałbym tylko jeszcze pozdrowić Makuę. Ponieważ dostałem informację przed chwilą, że dostał kolejnego pana na Twitchu. No nie, no co on, co jak to możliwe? Przecież to jest taki superkulturalny facet. No. Mówią, że za siusiaka. O nie, to tak to jest, jak się wyświetla zdjęcia wysyłane przez fanki. Takie fanki wysyłają bisiusiaki. siusiaki. No. Co ty masz za fanki? To nie mi. To, co wiesz, to Nigdy nie wiesz, co ci trafi do folderu z zdjęciami. Weź się do roboty jakiejś normalnej. To jest tyle. No, mam nadzieję, że nie jest to długi ban. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Zależy od. Pytanie do widzów naszych cudownych. Czy Wy w ogóle jeszcze czekacie, aż naprawią cyberpunka? No właśnie, czy to Was porusza jeszcze w jakimkolwiek stopniu? Tak, to to jest dobre pytanie. No i teraz już pozdrawiamy bardzo Trzymaj serdecznie. Się. Do zobaczenia. Pa. pa.